Zielony Ład jest, jest koncepcją bardzo szeroką, która dotyczy i gospodarki, i energetyki, przemysłu, transportu, ale też obywateli i tak naprawdę jest taką mapą drogową, że, że do 2050 roku Unia Europejska chce osiągnąć neutralność klimatyczną, czyli innymi słowy emitować tyle dwutlenku węgla i zanieczyszczeń do atmosfery, ile jesteśmy w stanie pochłonąć. I oczywiście jednym z głównych celów tej całej polityki klimatycznej jest odejście od węgla i dekarbonizacja. I tutaj Polska, jako kraj, który w dużej mierze opiera się jednak o węglu, opiera się o węgiel kamienny, będzie może być jednym z największych beneficjentów. Oczywiście to ta, ta mapa drogowa pokazana z końcem 2019 roku i z początkiem bieżącego. Jeszcze jest koncepcją dosyć świeżą i wymaga doprecyzowania, natomiast wiadomo, że, że ogromne pieniądze mówi się teraz o 100 miliardach euro będą przeznaczone właśnie na, dla tych obszarów, które, które najbardziej będą pokrzywdzone dekarbonizacją. No i Polska oczywiście takim obszarem jest, więc możemy ugrać dosyć dużo, ale jak w praktyce to wyjdzie, za wcześnie mówić. Negocjacje pewnie jeszcze będą długotrwały. Polska też będzie pewnie twardo stała na stanowisku, że należy się jak najwięcej pieniędzy, ale jest to fantastyczna okazja do tego, żebyśmy wreszcie od paliw kopalnych odeszli i faktycznie dobrze spożytkowali te pieniądze. Cały zielony ład jest bardzo szerokim pojęciem, bo dotyczy zarówno transportu, żywności, bardzo wielu koncepcji, natomiast jeśli chodzi o samą energetykę, to koncepcja zakłada to, że przede wszystkim oczywiście opieramy się o rozwój OZE wspierany gazem i wodorem. Czyli, czyli nie ma tam za bardzo miejsca na, na energię z węgla. O atomie też się za dużo nie mówi. Akurat to, czy atom jest, czy nie jest ekologiczny, jest kwestią sporną. Natomiast przede wszystkim OZE wspierane przez gaz i, i wodór. To jest koncepcja, która ma nam pozwolić do 2050 roku osiągnąć tą neutralność, jeśli chodzi o emisję gazów cieplarnianych.